Siemanko Koldziska, z tej strony Metz. witam Was w kolejnym odcinku z serii QA. Standardowo odpowiem na 10 pytań. Jeśli macie jakieś ciekawe pytania do zadania, to śmiało piszcie je w komentarzu. A teraz przejdźmy już do pierwszego pytania. Czemu lubisz grać bardziej karierę bramkarzem niż zawodnikiem z pola? Ponieważ jest to ciekawa odskocznia. Powiedzmy, że zawodnikami z pola sterujemy w praktycznie każdym innym trybie: kariera klubem, ultimate team, czy sezony zwykłymi klubami. A jednak bramkarzem możemy sterować tylko w karierze bramkarzem. Jest to bardzo fajna opcja. Można się przy tym dobrze bawić, plus te filmiki z kariery bajonkarzem są popularne na moim kanale, więc dlaczego tej kariery miałbym nie nagrywać? Co sądzisz o zwolnieniu Jacka Magiery? No dla mnie czysta głupota. No niestety w Polsce już się tak przyjęło, że jak nie ma wyników to zawsze winny jest trener, a nie mierni i przepłacani kopacze. Jacek Magiera praktycznie stracił wszystkich najlepszych zawodników ze swojego zespołu poza linią obrony. No i co? I miał z tego zbudować potęgę. Zamiast Wadisa dostał Pascuato, zamiast Pryjowicia i Nikolicia dostał Sadiku i wszyscy oczekiwali, że ta drużyna będzie tak samo mocna, a to jest niestety niemożliwe. Legia już nie jest tak mocna jak w poprzednim sezonie, no ale pewnie i tak zdobędzie Mistrzostwo Polski znając życie i tą naszą wybitną ekstra klasę. W miejsce Jacka Magiery zatrudniono trenera, który nigdy nie prowadził pierwszego zespołu, no ale czy to jest jakiś problem? Ta liga profesjonalna to jest chyba tylko z nazwy, więc ciężko oczekiwać, żeby sobie ten trener nie poradził. Tutaj wystarczy, że ktoś dwa razy kopnie prosto piłkę i już jest uważany za gwiazdę ekstraklasy. Chociaż też trzeba przyznać, że piłkarze Legi jakoś wielce Zajacka-Magierę nie walczyli. Piłkarze Lechi-Gdańsk też kiedyś chcieli zwolnić trenera, ale tam prezes miał większe jaja i im powiedział, że jak nie zaczną grać, to wywali połowę składu, ale nie trenera. No i tak powinno być, bo jednak. Trener powinien być w klubie przez kilka lat dostać szansę, a nie być zwalnianym po tym, jak nie idzie mu w pięciu czy sześciu spotkaniach, bo jednak to nie jest zawsze wina tylko trenera, bo on nie wejdzie sam na boisko i nie zacznie grać, a u nas piłkarze niestety są przepłacani i nikt od nich tak naprawdę nic nie wymaga. Jak nie idzie, to piłkarz zostanie, a trener poleci. Wolisz Adidas czy Nike? Zdecydowanie Adidas. Czy myślisz, że Messi odejdzie z Barcelony? Raczej nie, moim zdaniem, Barcelona to jest idealne miejsce dla Leo Messiego. Tak naprawdę widać różnicę, jak gra w Barcelonie, a w reprezentacji Argentyny to jest jego miejsce na ziemi. I jak ma już odchodzić, to co najwyżej na koniec kariery do jakiegoś argentyńskiego klubu. Czemu nie lubisz Nickeladion? Szczerze nigdy nie miałem tego kanału, więc ciężko mi powiedzieć, że go nie lubię. Po prostu go nie miałem, więc nie oglądałem. Co wolisz? Kanal plus sport czy Eleven? Szczerze, nie miałem Kanal Plus Sport, więc ciężko mi się powiedzieć na temat tej stacji. A Eleven posiadam, ponieważ kosztuje tylko 15 zł, a mamy praktycznie 4 z 5 najciekawszych lig świata. Więc dlaczego by tej opcji nie korzystać? No, Kanal Plus praktycznie wszystko co może już traci. Została im już tylko Liga Angielska i Polska Ekstraklasa. I to muszą na, za wszelką cenę utrzymać, bo jak tego nie otrzymają, to ich oferta sportowa będzie już bardzo niska. Eleven praktycznie przejęło 4 z 5 najlepszych lig świata. Teraz Polsat Sport przejmie Ligę Mistrzów od najbliższego sezonu, więc tak naprawdę Kanal Plus już wiele nie oferuje, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale jeśli ktoś jest fanem ligi angielskiej, to jest to dla niego pozycja obowiązkowa. Zawodnikiem na jakiej pozycji najbardziej lubisz rozgrywać karierę? Bramkarzem? Jak myślisz, czy komentarz w FIFA 18 będzie lepszy niż w FIFA 17? Moim zdaniem komentarz będzie na tym samym poziomie. Komentatorzy w FIFA raczej nie są wybitni, ponieważ te sceny są dograne, tam nie ma żadnych nowości. Jest pewna ograniczona pula komentarza. No i wreszcie, po kilku meczach, i tak się musi ten komentarz powtórzyć. Ja najczęściej wyłączam komentatora, bo nie jest mi potrzebny do szczęścia. Bardziej mi tak szczerze przeszkadza niż pomaga. Gdyby tego nie było w FIFA, wcale bym się nie obraził. Jakiego YouTubera lubisz najbardziej? Szczerze, nie mam jakiegoś jednego ulubionego YouTubera. Oglądam wielu twórców. Żadnego nie uważam za swojego idola, po prostu lubię oglądać twórczość wielu osób, ale taką osobą, którą chyba najbardziej lubię, jeśli chodzi o polską scenę FIFA, jest to Pelka Damiano. I ostatnie pytanie, co sądzisz o Handicapie? Handicap oczywiście, że występuje w FIFA, ale nie odpowiada za wszystkie nasze porażki. Ludzie uwielbiają zrzucać wszystkie swoje niepowodzenia na Handicap, a nie patrzą jakie błędy popełnili. Często polecam Wam nagrać sobie meczyk, jeśli na przykład macie konsolę PS4, i obejrzeć go sobie, jak straciliście bramki, czy to na pewno była wina handicapu, czy jednak popełniliście jakiś błąd, który zadecydował o tym, że straciliście gola. No bo jednak nie można wszystkich swoich niepowodzeń zrzucać na handicap, często sami popełniamy błędy. I musimy też brać za nie odpowiedzialność, bo nie wszystko to wina gry. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to QA. Bardzo dziękuję Wam za ten materiał. Jeśli się podobało, wiecie co zrobić. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.